Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Lavliet, a to jest gra Legend Online, który wytłumaczy, na czym polega labirynt skarbu. A to jest bardzo prosta minigierka, tylko że dosyć długa, ponieważ wymaga od nas spostrzegawczości. Polega ona na łączeniu pary obrazków, ale tak, żeby było maksymalnie, jak ja to mówię, dwa zakręty lub trzy proste. To znaczy, że tak jak teraz mamy połączenie, czy o, tak będzie lepiej pokazane, to była jedna prosta, druga prosta, trzecia prosta, trzy proste, czyli dwa zakręty. No i tak samo można połączyć. Na przykład tu już będzie raz, dwa, trzy, cztery, więc nie połączymy tego. Czyli przy czterech już nie można. To jest istotne, że mają być dwa zakręty, trzy proste przy połączeniach typu. O, takie coś, jakby było raz, dwa, trzy. Czyli połączenie tego na przykład z tym, tak? To wtedy jest to właśnie istotne, że dwa zakręty, trzy tego. Bo tutaj to jest akurat proste, że możesz tylko na jednej ściance łączyć, na drugiej ściance, trzeciej, czwartej. Nie możesz połączyć tego na razie ze sobą, tak? No i właśnie to polega też na spostrzegawczości, żeby wybierać, gdzie się łączy. Mamy też do użycia 5 bomb i 3 przetasowań. W oryginalnym skarbie, w tym labiryncie skarbów też to mamy. Tylko, że to nam się nie odnawia co przejście, tylko mamy ograniczone do 5 i 3, a w podniebnym szlaku za każdym razem nam labirynt skarbów się odnawia. Znaczy odnawiają to użycie. Więc jeśli nie widzimy jakiegoś połączenia, używamy tego. Jeśli chcemy dalej sami łączyć, no to używamy przetasowania, nam to ładnie przetasuje, tak. I ładnie po tego zrobi tak, że zazwyczaj one będą bliżej siebie niż były teraz, tak? No, tu mamy do połączenia, tu róże gdzieś mamy, w środku skrzyneczki to gdzieś mamy, nie mamy, ale tu mamy, to gdzieś mamy, nie mamy, tu mamy, tu mamy, ale tu nie połączymy. Dlaczego nie połączymy? Bo nie i tyle. Nie no, to raczej powinni się zauważyć, dlaczego nie połączymy. Nie połączymy, tu nie połączymy tego. Też nie, ale to ze sobą już połączymy. Musiałem się za ucho podrapać, ma zaczął swanić. Ach, a to stwierdzające. Co dalej mamy do łączenia? Tu połączymy. Była jedna, druga prosta na przykład. Jeden zakręt. Czyli musi być właśnie do trzech prostych, dwóch zakrętów maksymalnie. Zawsze może być mniej, nie więcej. Tu mamy, tam mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy, to gdzie mamy, tu mamy. To połączymy, nie połączymy, to połączymy, nie połączymy, ale to połączymy. To połączymy, nie, to nie. Papkina też na razie połączymy. A, pokażę wam na przykład użycie bomby. Tutaj było coś, nie wiem co, wy sobie na filmiku możecie cofnąć i zobaczyć, się nam to połączyło. Przytasowanie, tak jak mówiłem, zrobiło nam tak, że mamy to znacznie bliżej siebie i w bardziej widocznym miejscu do połączenia. Tak. To mamy tu, to nie połączymy, to połączymy, to połączymy, to połączymy, też było raz, dwa, trzy proste, dwa zakręty. Nie wiem, ja to sobie tak zawsze tłumaczyłem, że tu mają być dwie proste, trzy zakręty, to nie połączymy, ale to połączymy, teraz to. I gra ukończona, no i zostałem za nie 100 tysięcy złotych oczywiście tutaj. W oryginalnej dostajemy za 3 zrobienia tego chyba paszport, kulę skupienia i coś jeszcze. Plus jeszcze co tam było?
Chyba tyle. Dalsze trzeba było sobie wykupić i to jest na czas. A, im szybciej klikamy te połączenia, tym więcej punktów dostajemy. Ale to oczywiście się oryginału tego tyczy, nie tutaj. Więc tyle, jeśli chodzi o podniebny szlak i skarb labiryntu. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, dwa zakręty, trzy proste.